Przygotowujemy Michała teraz generalnie pod względem motoryki. Staramy się, żeby trochę zwiększył siłę ciosu i żeby w tych ostatnich rundach miał nadal po prostu moc na to, żeby dalej na wysokich obrotach walczyć. Nie? Pomagają mu tutaj właśnie zajęciami typu crossfitowego, troszeczkę właśnie ciężarów, troszkę generalnie właśnie jakieś sanki, troszkę wallboli czy piłki na dynamice, wszystko tyle gum. To są zajęcia, które są jakby powiedzmy przetestowane przez zawodników sztuk walk, w Stanach szczególnie, bo tam crossfit jest na wysokim poziomie i wiemy, że to działa. Dla Michała faktycznie może są ćwiczenia troszeczkę nowe, ale staramy się dawać mu te ćwiczenia w jak najłatwiejszy sposób mu to przekazywać i jak najłatwiejsze teraz wybierać. Michał jest dość człowiekiem dość sprawnym, nie ma problemu z przyswajaniem nowych rzeczy i szybko w czasie jednych zajęć uczy się tych ćwiczeń, więc widzimy po tym, że nie ma problemów, żeby te ćwiczenia sprawiały jakiś sposób dla niego dobry efekt, żeby się z nich rozwijał. Nie? Więc wybieramy to, co jest najbardziej skuteczne i najłatwiejsze do niego do nauki na początek. Dużo właśnie z tych rzeczy związanych z tym treningiem funkcjonalnym, który wykorzystują bokserzy czy w innych sztukach walk zawodnicy i super to się przekłada potem na dalszą walkę. Właśnie na uzyskanie tej mocy, tej wytrzymałości siłowej, która potem szczególnie działa w ostatnich tych końcówkach walki, dostaje jeszcze moc i dalej jest w stanie walczyć na wysokich obrotach. Nie? Michał nie miał generalnie nawyków ruchowych pewnych, jeśli chodzi właśnie o tą dynamikę. To on boksersko przygotowany, wiadomo, jest doskonale, dobry technik, ale jeśli chodzi o wykorzystanie swojego ciała po to, żeby wyzwolić jeszcze więcej mocy, która tam drzemie, teraz dopiero jakby to odkrywa na nowo i mi się wydaje, że właśnie tam te ćwiczenia na mięśnie rdzenia, to właśnie trochę ta dynamika nauczy go to, że ta siła będzie o wiele lepsza, ta jakby po prostu na walkę ta moc wyjdzie wyższa. Nie? Oczywiście ta jakby praca nad tym, to jest ta pierwsza faza, teraz zobaczymy, jak to nam się wszystko uda ładnie połączyć, ale myślimy o tym, żeby była dalsza współpraca, żeby w kolejnych walkach Michał właśnie nabrał tej o wiele większej siły i dynamiki, a wiadomo, to jest efekt długotrwały i trzeba nad tym pracować.